Chciałem dokonać czegoś w rodzaju krótkiego podsumowania i oficjalnego zamknięcia naszej imprezy. Część osób nam się tutaj rozpierzchła po centrum. Wiem, że mnie tam słyszą przed telewizorem ustawionym w okolicach recepcji, więc może jak mnie słyszą, to na chwileczkę jeszcze przyjdą. 3 dni dość bogato wypełnione programem. 3 dni, w każdym z tych dni nasz program się opóźnił, co jest dowodem na to, że było sporo dyskusji, że było zainteresowanie, że było szkoda przerywać w ciekawych momentach. 3 dni, przez które przewinęło się ponad 100 osób przez tutaj salę w Centrum Zajęć Pozaszkolnych. Co do tego, czy były to dni udane, to każdy oczywiście musi sobie sam odpowiedzieć. Dla nas taką odpowiedzią będą ankiety, które Państwo otrzymali. Te osoby, które już miały okazję je wypełnić, im za to bardzo dziękujemy. Te, które jeszcze tego nie zrobiły, a znajdą na to chwilkę, pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci, mówiąc nieco górnolotnie. W każdym razie bardzo zachęcam, żeby jeszcze o te ankiety się upominać. Rozumiem, że tutaj właśnie tutaj jeszcze jest ich pewien zasób. No i co, na koniec chciałbym powtórzyć to, o czym mówiłem pierwszego dnia, otwierając imprezę, że ta impreza była możliwa przede wszystkim dzięki Państwu, dzięki osobom, dla których po prostu jest po co takie imprezy robić, dla tych osób, które często z najodleglejszych zakątków Polski się tutaj pofatygowały do nas po to, żeby porozmawiać, spędzić z nami trochę czasu, poznać się z nami i z innymi osobami, dla których to, o czym my piszemy, czy mówimy, jest ważne. Więc przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy są teraz i którzy te poprzednie dni z nami się widzieli, czyli gościom festiwalu. Szczególne podziękowania oczywiście dla tych gości, którzy tutaj występowali w tym miejscu, którzy z tego miejsca dzielili się swoimi przemyśleniami, swoją praktyką, czyli tym gościom, którzy jednocześnie pełnili rolę prelegentów i prelegentek. No i poza tym oczywiście wielkie, serdeczne, zwyczajowe podziękowania dla instytucji, które współpracowały z nami na tym etapie przygotowywania tego całego przedsięwzięcia, wcale nie małego, jeżeli się zna je od kuchni. Czyli bardzo dziękuję spółdzielczym mediom Wnet, o których działaniu mogliśmy przed chwilą niedawno posłuchać. Tygodnikowi Solidarność, bardzo dziękuję firmie DotFilm, czyli panom, którzy tam z tyłu za moimi plecami gdzieś się kryją, ale także panom, którzy tutaj na sali cały czas nas czujnie kręcą, sprawdzają, czy słuchamy uważnie, czy nie ziewamy i nie podśmiechujemy się z prowadzącego, ale także zapewniają transmisję do klubu festiwalowego i na piętrze, dzięki czemu nie tylko osoby, które są tutaj na sali, mogą wysłuchać tego, co się tutaj dzieje. Co więcej, dzięki właśnie DotFilmowi obszerny fragmenty, docelowo być może całe wystąpienia, które odbyły się w ramach festiwalu, znajdą się w internecie. Już teraz zapraszam na nowyobywatel.pl, gdzie część materiałów, na przykład takie kuluarowe wywiady, zostało umieszczonych. Bardzo dziękuję oczywiście Centrum Zajęć Pozaszkolnych, które, co należy bardzo, bardzo wyraźnie podkreślić, udostępniło nam pomieszczenia, całą tą infrastrukturę zupełnie za darmo. Uznało, że takie spotkania jak nasze mieści się w misji instytucji kulturalnej, instytucji publicznej i te osoby, ja jestem bardzo zbudowany postawą no nie tylko dyrekcji, przy całym szacunku, która nam tutaj udostępniła, ale szczególnie tym pracownikom, którzy w weekend po prostu tutaj z nami siedzieli, którzy siedzieli dłużej niż to było zaplanowane. Oni to zrobili dla nas w ramach swojej pracy w placówce kultury i bardzo to doceniam, będziemy o tym pamiętać. I oczywiście dziękuję także Kasie Stewczyka. Tutaj wczoraj mieliśmy możliwość posłuchać o ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej. Także ten ruch wsparł organizację tego festiwalu. Właśnie między innymi dzięki niemu możliwa była organizacja tych imprez dodatkowych, takich jak dzisiejszy pokaz filmowy, czy wczorajszy. No i co, zaraz o kimś zapomnę, więc mam nadzieję, że tutaj, znaczy jest jeszcze jedna kategoria osób, których pamiętam, którą zostawiam na koniec. Po drodze podziękuję jeszcze naszym przyjaciołom ze spółdzielni socjalnych ISSA i Prana, które zapewniły nocleg i wyżywienie uczestnikom festiwalu.
I jeśli to już jest ten moment, to chciałem bardzo serdecznie podziękować moim przyjaciołom ze Stowarzyszenia Obywatel Obywatelom i kwartalnika Nowy Obywatel, którzy ofiarnie i jak uważam, moje prywatne zdanie, bardzo sprawnie przygotowali tą imprezę. W szczególności dwóm osobom, mam nadzieję, że reszta nie miała, będzie miała mi za złe, bo myślę, że wszyscy myślą tak jak ja. Dwie osoby szczególnie zasługują na wątpliwą przyjemność i stres wycia wywołany tutaj do tablicy, ale także nagrody wysłuchania oklasków. To jest Magda Wodaczyk, która tutaj siedzi i na mnie... Drugą osobą, która prawdopodobnie będzie miała mi za złe za to, że ją wywołam do tablicy, jest Ola Sech. Olu, powstań. Bardzo dziękuję tym osobom, dziękuję wszystkim pozostałym. Też takie szczególnie specjalne podziękowania dla tych osób najmłodszych, na tych osób, które współpracują ze stowarzyszeniem na zasadach 100% wolontariatu, poświęciły swój czas, mimo że weekend oferuje masę atrakcji. Im jestem również szczególnie wdzięczny. I w tym momencie skończę, ponieważ festiwal się kończy, ale mam jeszcze imprezę, mamy nasz kwartalnik, mamy stronę internetową, na której się ciągle dzieje, więc tak naprawdę każde nasze pożegnanie jest takim pożegnaniem nie do końca, jest tylko chwilową przerwą w dialogu, w okazji do spotkania, wymiany poglądów, rozrywki. Więc teraz po prostu robimy krótką przerwę techniczną, być może dla części z nas potrwa ona na przykład rok, ale mam nadzieję, że przynajmniej na przyszłorocznym Festiwalu Obywatela się zobaczymy. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na imprezę wieczorem w Legrandzie. Jeszcze może warto było jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach właśnie. Moja wdzięczność do rządu Szwajcarii, który nas sponsorował, jest tak wielka, że i tak oczywista, że nie wspomniałem o tym, ale wiemy zresztą o tym, że Szwajcarię da się lubić. To, że Szwajcarię da się lubić, bardzo wyraźnie wynikało też ze spontanicznych wypowiedzi naszych prelegentów, szwajcarski ruch spółdzielczy, szwajcarskie idee demokratyczne, więc nie jest chyba niczym zaskakującym, że właśnie ze środków rządu szwajcarskiego można było dofinansować między innymi ten film, który mieliśmy wczoraj okazję oglądać, film Pogotowie Obywatelskie.